Siema, siema, jestem Rayo Jeepia, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i witam was w kolejnym odcinku, to już jest chyba 72, o ile pamiętam, także jeszcze raz cześć, witam również tutaj widzów zgromadzonych na Twitchu, ci co piszą pode mną na czacie. Pamiętajcie, streamy są od poniedziałku do piątku, od godziny 16:22 i wpadajcie na Twitcha, bo tam się dużo dzieje, robimy szpakowa, między innymi gramy właśnie na Podwórko Kolonisty i ogarniamy takie tam sobie rzeczy. Także fajnie. Dla osób, które nie wiedzą, ten odcinek nagrywany jest 20 marca, więc z sporym zapasem, ale to właśnie dlatego, że odcinki teraz są opublikowane co dwa dni, czyli to jest wtorek, czwartek, no i sobota, niedziela, nie? Więc cztery odcinki w tygodniu teraz macie. Dzięki temu oczywiście mam czas ponagrywać odcinków na zapas i dzięki temu robić więcej mapy. Także zapraszam serdecznie na Twitcha i tak dalej. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? Bo to widzicie, gotowy zestaw do wyjazdu na żniwa. Jak najbardziej żniwa będziemy dzisiaj robić, ale zanim to nastąpi, jedziemy dzisiaj coś ogarniać. Jedziemy dzisiaj ogarniać coś fajnego, bo dzisiaj jedziemy po styropian. Po co styropian, zapytacie? Słuchajcie, dostaliśmy, jak wiecie, 150 tysięcy złotych dofinansowania na młodego rolnika tej szkoły, którą ukończyłem, i tak dalej. Więc co oczywiście kupiliśmy? No za 60, prawie za 70 tysięcy ten zestaw tej przyczepy metaltecha 10-nowej, no i tego pięknego Maseja, którego dzisiaj będziemy też używać. Ale zostało mi tu sporo pieniędzy i co z tym pieniędzmi będę robił? Będę modernizował gospodarstwo. Będę je powiększał, będę je upiększał, będę je po prostu usprawniał, żeby wyglądało lepiej, działało lepiej i żyło trochę więcej miejsca, bo powoli robi mi się ciasno. Co będę robił? No będziemy obijać te wszystkie te budynki styropianem, będziemy zakładać jakby im, wiecie, będziemy po prostu je modernizować, wymieniać też ternit na blachę, no i też chcę ocieplić dom, więc właśnie po to jedziemy, po ten styropian. Także słuchajcie, ruszamy. Oczywiście zapiąłem tutaj do naszego MTZ-a przyczepkę, już przygotowałem właściwie, no i lecimy, nie? Także ja tylko odpalę, to już wolno sobie normalnie chudy. Ogólnie tak, ruszamy na PGR, na PGR-ze właśnie jest taki fajny skupik, i tam już na mnie jest, z tego co wiem, pierwsza partia, ogólnie laguje strasznie, bo jesteśmy po aktualizacji. Tak, zapraszam na kanał RGP, dokładnie, Pixa, bo ludzie oglądają to na kanale Mafia Solec, nie? Także dobrze, że zapraszasz na mój kanał. Nie, a tak serio oczywiście, no to ten. No to jedziemy na PGR, tam jest właśnie, Jezu, ale to strasznie muli, nie? Boże, ten farming po aktualizacji to jest hit i tragedia jednocześnie. No ale nic nie poradzisz, nie? Dobra, teraz wbijamy na fulla. Może będę sobie jeździł tak z tej kamery, nie? No, co szczególnie zmieniło tą ostatniego odcinka? Wykosiliśmy sobie tutaj to poletko, słuchajcie, przed chwilą, jeśli widzicie, to dopiero co zjeżdżałem. Tak naprawdę mamy jeszcze to do położenia i chyba to będzie ostatnie pole, z tego co mi się kojarzy, ewentualnie może 66 została, ale zobaczymy, nie? A, dzisiaj też ma Krzycha ze mną jak coś, bo Krzychu pojechał załatwiać po prostu klej do styropianu. Także na razie go nie ma, może potem przyjedzie i ogarniemy wszystko. Jest dość, tu mam do wykoszenia. Chyba pierwszy raz w życiu chciałem już być po żniwach, a tak naprawdę jestem ciągle w trakcie. I zamiast kosić pole, to ja tak jeżdżę trochę, nie? No, ale tak, więc jedziemy po ten styropian. Ogólnie jakaś taka dziwna marka tego styropianu, bo jakaś taka, ni to polska, ni to chińska. Gdzieś tam ludzie mówią, że ogólnie raczej polecają, ale jakoś tak nie jestem przekonany. No zobaczymy. Ogólnie to tak, styropian jest gruby, raczej postawiłem na cienki styropian, bo to jest styropian bardziej po to, żeby po prostu dom jakby wyglądał ładniej, a nie tak żeby był mega cieplony, bo ja też nie lubię za bardzo ciepła. Raczej lubię chłodne klimaty. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Już tak będziemy to obijać wszystko. No i tak myślę, że jakiś, no nie wiem, no, raczej to wszystko powinno potrwać maksymalnie 2 miesiące, nie? Bo to nie jest tak dużo roboty. O, pojedziemy stędy. O, tam już, o, stoi styropian już dla mnie, już tam mnie czeka. Także znajdziemy sobie tutaj na szybko i wam zaraz pokażę, co jak. A, słuchajcie, z racji tego też odcinki są co te dwa dni publikowane, czyli 4 w tygodniu, 7. Postanowiłem również, że dla was będzie takie dodatkowa rzecz, że odcinki nie będą do 20 minut, tam około 20, a raczej 25-30. Z racji tego, że właśnie jak mówię, macie je rzadziej, więc będziecie mieli po prostu je dłuższe, nie? Będę bardziej upychał w nich content, a nie robić tak, że tylko to i tamto, nie? Także okej. Okay. Dobra, mamy tutaj styropian. Zdamy sobie na luz na chwilę. Okej, okay, wam pokażę, jak to wygląda, nie? Więc tak, styropian jest to jakiś Riot Tico styropiany. Nie wiem, co to jest, ale to ma jest dopisek, że Riot Drutex, wytwórnia styropianów i map do farminga. Także
ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak ten starpel się będzie trzymał, czy będzie w ogóle kleił. Na razie mam tylko tyle palet, więc zobaczymy, ile tego storypanu nam jeszcze pójdzie. Firma ogólnie dosyć sprawnie działa, w miarę storypany są tanie, ale też jakby nie było, całość za storypany wam podam dopiero, kiedy już będę miał je jakby zwieziona, nie? Bo po prostu jest tak powiedziane, że zamawiam tyle i tyle, mogę już to odbierać, ale jeszcze nie jest to wszystko. Jeszcze nie jest to wszystko oczywiście opłacone, nie? Także opłacimy sobie dopiero potem, jak wykorzystamy konkretne zamówienie, co nie? A nie tak, że wiecie, że kupujemy nie wiadomo ile palet, a potem się okaże, że mam tego za mało, nie? Albo za dużo. Także ja to kupiłem sobie tak, kupuję sobie na taki na zapasik. Dobra, pytanie, teraz się to będę normalnie podnieść. No Drutex! Słuchajcie, nic się nie dzieje, oczywiście zaraz do nich zadzwonię, że mi to pomogli. 1600 zł na paleciaka poszło w psu w dupę. Dobra, zaraz ładujemy się, widzimy oczywiście. No dobra, ludziska, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, właśnie sobie próbuję ładować tutaj tę paletę. Tego dużo tutaj nie ma, co prawda. One są, widzicie, mega lekkie te palety. Ale jakoś to idzie. Ty, no oczywiście farmik się buguje, no patrz to. Panie kochany. O, dobra, poszło. Także, słuchajcie, ja was nie będę znowu załóżcie, nie mam już nie do roboty. Ja po prostu biorę sobie tutaj, załaduję wszystko, co nie? I co, zobaczymy się po prostu w kolejnym etapie, jak już tam będziemy sobie z tym jechać, nie? Dobra, załadowali mi to już wszystko, elegancko. Znaczy, pomogę mi tam trochę, ale już mamy, także, wiecie co? A, to jest luźne, także pojedziemy sobie tak z tym, nie? Po prostu. Nie wiem, czy to mi też nie poleci. Ogólnie bardzo delikatne są starpiany. Jezu, jak to będzie po tych płytach. Nie, raczej nie powinno spaść. Mamy też się niedziwia wiatr, bo jak to zacznie wiać, to trochę lipa. Wiecie, jaki jest styropian, bardzo lekutki, nie? Dobra. I ogień. Kurwa, no nie. No, także jedziemy sobie dalej, oczywiście. Styropiany się trzyma, trochę musiałem jednak pasami pospinać. I ta, coś, ja co, no słuchajcie, no taka firma, nie? Mówiłem, że ta firma trochę ta jest taka niepewna. Ten, jak on się nazywa? Riotico, ale no bądź styropian tani, na fakturę dali radę ogarnąć mi wszystko, także będę musiał się z tego oczywiście rozliczyć, no i dzięki temu też ocieplimy sobie dom i garaże, tak? Także zawsze coś tam się jak najbardziej przyda, także spoko. Ponadto to jest jakaś, jakaś odmiana, jakaś podfirma firmy Yetico, co robi styropiany, ale nie wiem. A tobie czego to potrzebne? No po co jest potrzebny styropian, panie kochany Jacobie? Styropian oczywiście potrzebny po to, żeby móc ocieplić sobie dom, ocieplić sobie budynki i tak dalej, nie? Bo mam takie bardzo brzydkie te cegły, więc chcę sobie po prostu w ramach dofinansowania na modernizację gospodarstwa młody rolnik. Chcę sobie oczywiście ogarnąć trochę fajniejsze gospodarstwo, nie? Tak, mam teraz odcinek. Teraz odcinek mam. No, więc już ten, trochę ten styropian równo poukładany, ale trudno. Dobra. Zadziałam na gospodarstwo. Okej. Powolutku, tu nic się nie dzieje. Dobra. Ja chyba teraz jadę do, wiecie co, do sodoły, co nie? Bo nie chcę się bardzo z tym pierdzielić. Z tym styropianem, żeby gdzieś tam nie daje Boże zamuch albo coś. Dlatego zaraz do sodoły. Zajadę sobie. O. No, trochę tak, dalej. No i dobra. Gasimy. Wychodzimy. No i w końcu jedziemy na te żniwa, bo jeśli ciągle żniwa do roboty, nie? Także trochę tej traski było z tego, ale dłuższe odcinki zawsze wiadomo, coś tam trzeba porobić, nie? Dobra, kombajn. Odpalamy. Słuchajcie, jedziemy na naszą dawną dzierżawę. Dzierżawę, którą żeśmy też kupili, zaraz pole obok i tamto pole będziemy sobie łączyć razem. Także tu naprawdę akurat fajny pomysł na te pole mi gdzieś wpadł głowy. No i mam też wielką nadzieję, że wam też się to pole spodoba, jak już będzie połączone. Właśnie, zobaczymy też jak to rozumiód, bo tutaj niedaleko jest za... Właśnie za GS-em mam naszą pasiekę z miodem. Może będzie widać, ile tam stoi palet. Albo ile w ogóle cokolwiek stoi. Jak tam, palety? O! No, trzy palety. Znaczy, prawie trzy palety, nie? Także coś tam się dzieje powoli. Robne w znakach, nic. Pa. O! Na styk, panie, na styk. Ten kas takiej stronie jest? Tej stronie zawsze jest po... klas zawsze jest po stronie prawa.
prawa i sprawiedliwości, rzecz jasna, także gdzie ja tu mogę się... Aha, mam tam się odpinać, nie? Więc znowu będę miał problem z tym chyba. A, czekajcie, myślę, teraz mamy drogę tam. No tak, teraz tam droga jakby nie była, trochę należy do nas, także pojedziemy trochę od tamtej strony, a nie tędy. Znaczy lecimy pod górkę. Tu widzicie łąka. Ogólnie w dobry sposób jest, znaczy dobry pomysł miałem z tym, żeby robić teraz dwa pokosy siana, a nie trzy. Bo raz, że mam trochę luźniej w roku, dwa, że ta utrawa może sobie bardziej urosnąć, jest trochę mniej więcej w tych dwóch pokosach. No tak myślę ogólnie dosyć spoko, to był pomysł. Także, o, tu jest jakiś ten. Jak stanął sąsiada na ugorze, to chyba nic nie stanie, co nie? Chyba nie. Dobra, zajdziemy sobie tutaj. Ta, nic się stanie u sąsiada, to jest tylko ten. To jest tylko ugór. Dobra, dane miejsce, droga jest, jest, okej. Okay. Znaczy, jest miejsce na drodze, nie? Dobra, ja sobie też od razu, okej, okay, podjadę. U mnie takie, że jak się chce na pole dostać, trzeba przez ściernisko przejechać, polecam. No, u mnie nie ma ściernicka akurat żadnego, tu mam fajne miejsce takie, że dojadę sobie akurat w ten sposób. Zaraz to podpiniemy sobie. Dobra, do tyłu. Arya tylko sobie stoi na sztywno. Zaraz jeszcze podetniemy sobie kable. Siema Kuchipers, witam serdecznie, jak właśnie nagrałem odcinek na YouTube'ka. Dobra. Pierwszy raz na tym kosie ogólnie, więc jestem ciekaw ile tej zaplanuję. I to będą chyba ogólnie ostatnie dzień, wiecie, bliska. Ostatni dzień zeżyń w sensie, na których tutaj też cokolwiek działamy. Bo jak mówię, oczywiście potem akcje już z prasowaniem, z wyważeniem tego siana, znaczy słomy. I też zanim to też słomo tej powstanie, to mam też dla was kilka fajnych atrakcji. Mianowicie, już w kolejnym odcinku zobaczycie coś fajnego, bo będziemy kupować pole i właściwie pole będziemy sobie przekształcać w nasze tereny gospodarcze, na których będziemy oczywiście dalej rozwijać, rozbudować się i tak dalej. Więc zanim zacznę zbierać w sumie jeszcze te kolejne belki z słomy, no to chcę jeszcze sobie trochę to miejsce z belkami przestawić. W sensie plandek przestawić w inne miejsce i tam będę sobie teraz je układał, bo na razie jest w takim miejscu ok, ale no to też zobaczycie, nie? Już długo w kolejnym odcinku będzie duża zmiana na tym gospie. Także fajnie. No i też przypomnę, że oczywiście modernizacja gospodarstwa, czyli zakup pola, nie liczy się nam jako młody rolnik, no bo to jest po prostu zakup polo, a nie modernizacja, nie? Bo ja potem będę te tereny gruntowe przekształcał właśnie na takie tereny zabudowcze, tak powiem. Także no, także tak to, nie? A skąd wiesz, że to nie poplon? Tam sąsiad miał? Stary, rozpoznam poplon od chwastu, to nie był poplon, ewidentnie. Okej. Okay. Dobra, fajnie poszło. No i elegancko, 21%. Dzisiaj tak naprawdę pojedziemy sobie tylko MF-em. Nie będę tutaj woził. I co, może zróbmy sobie kółko dookoła, będzie mi łatwiej tutaj manewrować, nie? No, także pojadę sobie dookoła i MF potem zawierzemy. No bo przyczepa jest na razie zajęta ze storpianem. Także to spoko. O, to kurde, fajny jest, kurde, kawałek ziemi. Gdzieś tam przy tej wodzie, jak widzicie, taka bardziej też glebarzyzna i jakby nie było, daje więcej tego plonu. A tam na zgórku cała ta woda sobie po prostu spada w dół, nie? I lepsze jednak plony są na dole, nie? Niż tam. A to może trawę posiał? Dobra, ty już, pan Maruda. Weźcie go, te autucie. Nie się dobrej zabawy, się chłop nie w ogóle nie potrafi w roleplay bawić. Ja to się wkręcam w tą serię, chcę wam robić jak najlepsze akcje. Siedziałem się i pół godziny z tropem modelowałem, a wy mówicie, i wymyślałem logo w ogóle. A wy mówicie mi teraz, że może to poplon, bo trawę siasiał. Się znaje świnie na gwiazdach, kurde. Jeden z drugi fachowiec. Kiedy szpakowo? Jutro, już jutro premiera szpakowo, tak jest. O następnym odcinku Working Progress właśnie było 5%, który robiliśmy 2 miesiące i tak się składa, że w 2 tygodnie zrobiliśmy resztę. Niesamowite, nie? Jak sobie świetnie z tym Jankusem poradziliśmy z tą mapą. Mega tempo i już jutro premiera, nie? Także zarąbiście. 2 miesiące 5%, 2 tygodnie 95% reszty, nie? Także super. Jestem mega zadowolony z takich, z takiego rozwoju prac. I mam nadzieję, że wam się spodoba, bo już jutro. Tak jest. Tak jest. Odcinek za 5 miesięcy? Nie, no odcinek ten jest na niedzielę akurat, nie? Bo właśnie dzięki temu, że te odcinki robię trochę co i dłuższe, w ogóle odcinek już ma 24 minutki, nie? Nawet nie wiem, ile tam, powiedzmy 10 minut trzeba będzie uciąć tego materiału. Ale pole fajne to jest, kurczę, nie wiem ile on jeszcze ma tutaj
O, chwast trochę pozbieram. Tak, to oczywiście miedza będzie przeorana, tylko no, nie miałem teraz powodu jej orać, kiedy to jest jeszcze to drugie pole, nie? Fajne te krzaki sobie właśnie wycięliśmy i teraz będziemy mieli bardzo fajny kawałek. No i jak mówię, możliwość łączenia pola z tym kolejnym, nie? Więc zawsze kupuję pola, które można gdzieś tam jakoś fajnie połączyć, coś tam z nimi podziałać, rozbudować, nie? Chyba rzadko kiedy kupuję jakiś taki kawałek ziemi, który jest taki po prostu zwykłym kawałkiem, który nic nie robi, nie? Albo nie ma na niego żadnego pomysłu. Tak, a kolejne ziemię, którą kupimy, zobaczycie, ona tam chyba kosztuje 22 tysiące, ten kawałek, to jest kilka arów co prawda, ale dla mnie to jest mega dużo placu manewrowego. Też myślę na tym możliwość postawienia jakiejś wiaty w przyszłości albo garażu, być może obory, kto wie, zobaczymy. Więc będzie naprawdę ciekawie. Ogólnie też sytuacja bliska, myślałem o tym, żeby właśnie to nie zrobić coś takiego jak zakup nowej ziemi i wybudowanie całkowicie nowego gospodarstwa, ale wiecie co? Doszedłem do wniosku, że kto tak robi w realu, nie? Że mu brakuje miejsca na gospo, to sobie kupuje drugie, nie? Albo buduje od zera. Totalnie nieopłacalne i według mnie powinniśmy zainwestować właśnie w rozwój tego gospodarstwa, a nie bawienie się w zakup, w budowanie nowych, nie? Oczywiście jakieś garaże, jakieś obory gdzieś tam w przyszłości będą na pewno powstawały, ale raczej nie chcę robić czegoś, że kupować kawałka ziemi i od zera budować gospy, bo to jest koszt kilku milionów, nie? Wiecie, pozwolenia, materiały do budowy, nie? Pracowników, którzy to ogarną, no i też lata budowy. Słuchajcie, gdybym ja dzisiaj miał, gdybym już teraz w tej grze, nie? Jakby tak odgrywając roleplay, miałbym zacząć budować gospodarstwo, to ono byłoby gotowe miejsce za jakieś 3 lata, nie? Trochę średnio, a kasy na razie na to nie mam, więc bez sensu, nie? Adrian, dzięki za followka, nie? Siemanko, grucha. Także na razie po prostu bawimy się w ten sposób, że działamy sobie na tym gospodarstwie. Tu fajnie mi się gra, rozwijamy to. No i działamy, konkretnie działamy, nie? Chlew byś postawił? Wiesz co, pomyśl tak, Skotmanek, że dla mnie świnie w farmingu 22 tony się nie opłacają. Bo raz, że długo czeka się na zwrot tych pieniędzy, bardzo długo. A jak na przykład kupisz malutką krówkę, taką jałówkę albo cielaka, no to ta krówka właściwie za rok już jest w stanie ci generować pieniądze, nie? Mleko daje ci, które masz cały czas, a świnie sprzedajesz i wiesz, kupujesz, sprzedajesz, nie? Więc średnio i wtedy z świnkami jest taki problem, że bardzo dużo potrzebują opieki, nie? Jedzonka i w ogóle dużo materiałów, bo i buraki musi dać ci kukurydzę, więc właściwie, wiecie co, określimy sobie. Wszystko, co bym tutaj właściwie robił, opierałby się na tym, że musiałbym po prostu bawić się całą właściwie swoją produkcję roślinną przeznaczyć na świnie, której tak bardzo mało według mnie oddają, nie? A tu, proszę bardzo, trochę trawy, gdzieś tam kiszonki się porobi. Takiej akcji, w którą w sumie dziś widzimy na co dzień, gdzieś tam w realnym życiu. Także raz, że fajne akcje wychodzą z tego, a dwa, że bardzo duży zysk, nie? Gdzieś jest też z krówek. No bo jak mówię, mleko, gnojowica, obornik, nie? W sumie to samo mamy też z krówek, czy ze świnek. No ale wiecie, nie? Odpaliłem już go? Odpaliłem, dobra. O kurczę. Jakiś dziwny fowik straszny jest. Oj, taki. Nie wiem, tutaj trochę kamera jest za wysoko, nie? Taką wrażenie, że muszę trochę sobie usiąść bardziej na dole. Ale dobra, niechaj tak będzie. Mamy niedaleko też także. O, kierunkowskaz się świeci. Siemano, siemano, Adrian, witam. Cześć, Ronin. Dobra. Zajeżdżamy. No i tu elegancki sposób sobie będziemy dzisiaj już odbierać zboże. Nie wiem, czy mi się cała przyczepa zapełni, bo tam zbiornik ile ma w tym, w klasie. Tam chyba nieduże jakoś, nie? Okej. Okay. Gasimy, szkoda paliwa oczywiście. 5 ton to aktualnie mamy. Aha, spoko, się dwa zbiorniki. Ej, czyli co, myślę, że sobie zrobimy tak, że nakosimy sobie jeszcze jeden zbiornik i to będziemy się nawet spokojnie koniec odcinka, bo też nie chcę wam tutaj całego tego pola robić. A przy okazji, wiecie, będziemy mieli fajne zboże tam sobie, czy tam fajny zestaw na fulla załadowany. Pojedziemy sobie już potem na Sinos, wysypiemy się i będzie cacę, nie? Okej, okay, dobra. Ruszamy. Pozwolicie, że się odwrócę i będę teraz sobie kosił raz przy razie. Blisko w miarę wszczepy, bo tak dookoła trochę średnio. Ale wiecie co? Dobra, jeszcze na kółko dookoła zróbmy, nie? Bo tu w sumie będzie fajnie, jak się dookoła przejedziemy. Jeszcze raz przejedziemy, to będę miał na pewno więcej opcji manewru, nie? Pozdro, Golkodniczka, jak najbardziej. Jak najbardziej.
Tak, ogólnie to ludzie padają tego Masaya. On oczywiście był pokazywany odcinek temu, ale oni jeszcze tego nie wiedzą, bo to jak nagrywamy ten odcinek, to jest 20 marca dopiero, a ten odcinek jest na niedzielę, a tamten jest za sobotę, więc dopiero z poniedziałek, nie? U nas jakby. No niestety tak to jest, kiedy się robi mapy i chce utrzymać to właśnie też w miarę taką aktywność na kanale, robić dla was te odcinki właśnie 4 razy w tygodniu, a jednocześnie też pamiętać o robieniu mapy, więc zaraz po skończeniu tego odcinka pewnie dokończymy sobie tej pracy i lecimy na Szpakowo dalej coś tam działać. No i co? Ogólnie wielkimi krokami to się jakiś work in progress kolejny zbliża, bo ogólnie work in progress mogliśmy już nagrywać wcześniej, tylko że wszystko było takie trochę tajnym projektem, a teraz kiedy już wiecie co jest 5, to możemy sobie śmiało zacząć robić dla was odcinki w miarę tam regularnie, bo naprawdę prace idą nieźle. Janku sporo podziałał z nowymi malowaniami, ja dużo ogarnąłem takich trochę terenów grywalnych, czyli lasy, jakieś tam łąki, plus drogi dojazdowe. A dziś myślę, podziałamy sobie chyba z kolejną częścią w mapie, na której to będziemy działać pewnie z kolejnymi drogami dojazdowymi, nie? No bo to mi zostało na razie do roboty. A może też jakiś model poprawimy sobie, bo teraz wiecie, są te atlasy wymagane na modhubie i dużo poprawek mam. Znaczy może nie tak dużo jak inni twórcy map, ale jednak to dalej jest sporo, nie? Przepraszam. Cześć Nikon, witam serdecznie. Tak jest team, to jest dokładnie podwórko kolnicy, dzisiaj sobie gramy. Nawet nagrywamy teraz odcinek, też możecie przywitać. Okej. No, także w ogóle napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego, że teraz odcinki mam troszkę dłuższe. Czy dla was jakby to jest w porządku, czy raczej waliliście stary tryb, kiedy odcinki były po 20 minut? No, według mnie to było spoko, bo mieliście w miarę dużo tych odcinków, ale... znaczy mieliście krótkie odcinki, ale było ich dużo, były codziennie. A teraz jakby no 4 razy w tygodniu, to w sumie gdzieś tam te 25 do pół godzinki można zrobić, nie? To jest w miarę tak okej. Tutaj, bo coś komuś tutaj odbija chyba. A nie chodzisz do mnie, po prostu bardzo niekulturalne słowa piszesz, nie? Słuchaj, to nie jest jakaś, to nie jest chlew, tak? Cześć Kuba Buba, witam serdecznie. Ja na przykład nigdy nie przeklinam, nie? Ja zawsze od kiedy pamiętam, byłem wychowany tak, że dla mnie wulgaryzm był gorszy od najgorszego grzechu, nie? Więc ja nigdy nie przeklinam, absolutnie zawsze staram się używać polskiej mowy takiej czystej, a nie takiej trzody. Bo to jest po prostu według mnie prymitywne, tak? Jak ludzie używają wulgaryzmów, po prostu brakuje mi słowa na nazwanie czegoś, tak? Wiecie, gość całego przecinek po prostu, bo ma pustą głowę, nie? Nie wiem, co ty mówisz. Co ty prawisz? Mówię prawdę niestety, nie? To może niektórych zaboleć, ale tak to jest. Wiele właśnie osób, które przeklinają tak co przecinek, ma po prostu ubogie słownictwo, tak? I to niestety jest problem naszego narodu. Mimo że język mamy bardzo bogaty w słowa, to jednak używamy tylko kilku, tak, niestety. Dobra, fajnie to już wszystko idzie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wstawaj, zestrałeś się? Słuchaj, no nie mogę po prostu napisać, że poszedłem oddać kał albo coś, tak jakiś zestrałeś się? Co ty gadasz? A, poszedłeś się zdefekować może? Po prostu. To chyba dobrze idzie, nie? Tak, raczej jestem tego przyzwyczajony, że koszę z tamtej strony. A trochę tak teraz jadę z tej. Ale no, jakoś to idzie. Ej, właśnie, czy... Nie, no ogólnie tak w realu tak też można kosić, nie? Chyba nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby kosić tak albo tak, nie? Bo wiadomo, że rura jest z tej strony, raczej ludzie koszą po tamtej stronie, żeby... od razu musi się wysypywać. Ale tak i tak można kosić, nie? Z tego co wiem też było coś takiego robione, że na przykład po stronie prawej, gdzie się kończy header, był taki specjalny jakby taki metalowy element, nie? Headeru, który właśnie miał zadanie oddzielać aktualną, znaczy przychylać lekko zboże, które będzie aktualnie koszone, od tego, które zostanie na potem, nie? I też to jest stosowane na drugiej części, jak widzicie u mnie, więc ja akurat header może być symetryczny. Ale w większości chyba się używało tylko na jednej stronie, co nie? Bo to i tak kosiliście i to nic nie było, nie? Więc nie trzeba było niczego podbierać, nie? Można z tego było tylko lekko odjechać, właśnie jak teraz odjeżdżam. I wszystko było tacy, nie? Bo to nie ma co właściwie pomijać, nie? Ej, dobra, to będzie ostatni chyba przejazd. W ogóle patrzcie, jak to pole wygląda, nie?
Naprawdę niesamowicie. Fajny kawałeczek pola, dużo się tam otworzył teren. No i coś tam będziemy działać. Już się nie mogę doczekać, aż to... Ta seria jest taka, wiecie, ogromna, nie? Nie darzeć święta? No tak, oczywiście. No tylko to mamy akurat między taką moją, nie? Więc ja to sobie... no przejeżdżam tak trochę, tak pasty jeszcze zbieram. A tam Krzyku nie będzie miał co robić, to będzie ten. Będzie młynkowo zboże, nie? PGR Kolonia się robi? Raczej nie PGR Kolonia, a GR Kolonia, nie? Więc niedługo podwórko kolonisty będzie naprawdę podwórem kolonisty. Ale to dobrze właśnie, bo ja właśnie ta seria ma to na celu pokazać, nie? Każda seria ma zwykle jakiś motyw, przewodnik, jakiś cel. I moim celem właśnie było pokazanie wam, że mapa Kolonia, mimo że jest bardzo malutka, to jednak z ciekawym podejściem do tego, z fajnym rozwojem i takim powolnym rozwojem, da się dojść naprawdę w bardzo, bardzo fajny sposób na duże maszyny, nie? Bo też wiecie, jakoś tutaj specjalnie nie tryharduję, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bardziej się po prostu bawię, nie? I chyba też na tym w ogóle polega cały farmik, nie? Żeby po prostu to jest jakby nie była gra, to jest dla nas rozrywka. Mamy się to po prostu tym bawić, nie? Jeżeli kogoś bawi szybki rozwój, to niech robi rozwój, ale na przykład nie bardzo bawi w farmingu to, że mogłeś sobie pograć właśnie na malutkich maszynkach, potem przejść trochę na większe i pokazać, że właśnie mała mapka może naprawdę być na wielkie maszyny, nie? Ja mówię, że jeszcze kilkadziesiąt odcinków i tutaj większość pól będzie ze sobą połączona, nie? Te, które mamy. To naprawdę będzie wyglądać ciekawie, nie? Bo ktoś napisze, ej, Riot, tu jest problem, bo jest... Ja bym chciał też, żeby była łąka, nie? I wiecie, chłop ma problem, bo nie potrafi przeciwnikiem zasiać sobie łąki, nie? Tymczasem ja tutaj łączę sobie wszystkie pola w jedno i robię wielkie, wielkie pola, nie? A są tacy ludzie, niestety się trafiają. Właśnie przy okazji szpakowa dostałem tak dużo... dużo, taki komentarz, gdzie gościa do mnie, Nkusa, problem, że zrąbaliśmy mapę, bo w tym miejscu powinno być łąka, a robimy pole, nie? No i mówię, no to jak chcesz tam łąkę, to sobie zrób ten. To sobie zrób siewnik, nie pojedź, nie? I tyle. Tak samo wiesz tutaj, nie? Teoretycznie żadnej łąki nie powinno być, bo mogłoby tu być normalnie pole, nie? Tak mówisz, biały? O, to elegancko. Właśnie sam informacji tutaj od naszego głównego technologa. Inżyniera, który projektował tego Masaya, że już niedługo będzie finalna wersja, więc cieszy mnie to. Cieszy mnie to, bo MF jak najbardziej super. No i co, to jest taki nasz... No powiem ci szczerze, biały, chyba Masaya będzie do końca serii, nie? Więc trafiłeś idealnie z tym Masayem do nas tutaj, bo jak mówię... no tak, do końca serii będzie, nie? Będzie do końca serii raczej. Także super, może przyjść, teraz jest największym ciągnikiem, a może na koniec serii będzie właśnie tym najmniejszym, nie? Kto wie, jak to będzie. Wiesz co? Ja może tylko tak. Nawet nie wiem, czy się teraz łamać na odcinku. Może po prostu sobie podjadę, nawet nie będę się tutaj wysypał za bardzo. Tylko pojadę sobie. O, masz. Będę trochę problem z tym. Źle wziąłem łuk na początku. Bo teraz będę miał problem, żeby tutaj cofnąć dobrze. Ale może się jakoś uda. O, nowa przyczepa już poginte. Nie no, jest taki minus, że ja te bramy strasznie porobiłem tragicznie, nie? Ja się powiem zrobić tak, jak zrobiłem teraz właśnie na tej oborze, którą wysłałem dla was na modhuba. Że jak jest tworzona jedna brama, to nie można otworzyć drugiej na przykład, nie? I tak mogę zrobić właśnie tutaj z tą furtką, która jest z tą malutką bramką. Ale niestety to jeszcze tak, nie byłem na takim poziomie zaawansowania. Dobra, nie patrzmy teraz na to, co się tutaj dzieje, ja po prostu sobie cofnę, fajnie. Okej, fajnie, poszło. Superancka sprawa. No i pasuje. Wszystko cacy. Dobra, cofamy. A tam już tam trochę lepiej to jest wygląda i to jest bardziej przemyślane, nie? Bo kto tak bramę otwiera, nie? Normalnie powinien by otworzyć bramy na fulla i się z niej pierdzieli i się razem wjechał, nie? A to mam takie duże ograniczenie przez tą bramę. No ale dobra, okej. Jakoś tam wjechałem. Nie mów mi tego. Dobra, ja sobie tak zakończę. Przepraszam bardzo, to jakiś błąd się wkradł. Och, już. Aż jestem przyczyniony do chudów. Oj, przypadkowo wziąłem kredyt na konkretną sumę pieniędzy, ale to nic. Dobra. Dzięki za odcinek, mam nadzieję, że się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego storypiany, tego całego pomysłu z tym storypianem. Czy to będzie dobry pomysł i czy ta firma mnie zawiedzie, czy Riot Tico storypiany naprawdę podoła i będzie dostawcą naszego, no, na storypiany na nasze wszystkie budynki, ale przede wszystkim oczywiście na dom, bo to jest najważniejsze. No i co? Trochę się go pozmienia, nie? Także dzięki za uwagę, do końca odcinków.
Życzę wam miłego dnia. Na razie, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa.